Zajmijcie miejsca. Dzisiaj na nabożeństwo przyniosłem ze sobą konstytucję. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś. Macie formę drukowaną, pisaną, czy tylko ewentualnie formę elektroniczną. Ja akurat mam w domu konstytucję tak w formie drukowanej. Jestem obywatelem państwa polskiego. Większość z was chyba też. Zgadza się czy nie? Jesteście w większości obywatelami państwa polskiego. No i teraz, gdybym się miał was zapytać, samego siebie zapytać, ilu z nas w ogóle miało w ręku konstytucję, ilu z nas przeczytało konstytucję? Średniej szkoły. No właśnie, ja ze wstydem muszę przyznać, i naprawdę się wstydzę przed wami czerwienie, że jeżeli chodzi o konstytucję, no to tak ogólnie zapoznałem się, że ma 13 działów, ponad 250 artykułów, czy około tylu, 250 artykułów. No i w ostatnim czasie bardzo mi były potrzebne niektóre artykuły z takiego działu Wolność i Prawa Obywatelskie. Wolność i Prawa Obywatelskie. Zapoznałem się z artykułem 53. Dotyczy to wolności wyznaniowej, bo było mi to potrzebne w ramach jakiejś dyskusji z przedstawicielami prawa. Więc z tym artykułem się zapoznałem. No i ostatnio, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jest modny taki artykuł 39. Nie wiem czy wiecie o czym mówi artykuł 39. Artykuł 39 mówi o tym, że nikt nie może być poddany eksperymentowi naukowemu, w tym medycznemu, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. No to ostatnio w naszym kraju większość ludzi jakoś tym artykułem jest zapoznanych. Ale co więcej jest w konstytucji? Nie, ze wstydem trzeba odłożyć na bok i może w wolnej chwili kiedyś sobie poczytamy. Więc moje pytanie jest takie, czy możemy być dobrymi obywatelami tego kraju, jeżeli nie znamy konstytucji tego kraju? Konstytucja inaczej nazwana jest ustawą zasadniczą. Ustawa zasadnicza, czyli ustawa, która reguluje wszystkie inne akty prawne. Czyli wszystkie inne akty prawne muszą być dostosowane do ustawy zasadniczej, nie mogą być z nią w żadnym punkcie sprzeczne. Jeżeli znamy ustawę zasadniczą, wiemy, ona wyznacza ducha prawa dla pozostałych aktów prawnych. No więc my jako chrześcijanie mamy doskonałe wytłumaczenie, bo jest Filipian 3:20, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Zawsze możemy zacytować Filipian 3:20, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Absolutna prawda, nasza ojczyzna jest w niebie. Więc jeśli tego wersetu, czy tego fragmentu Pisma Świętego się trzymamy w naszym życiu, to chciałbym was w takim razie zapytać i samego siebie zapytać, czy znamy konstytucję Królestwa Bożego. No bo jeśli nasza ojczyzna jest w niebie i większą wagę przykładamy do tamtej ojczyzny, no to chyba dobrze by było poznać konstytucję Królestwa Bożego. Jeżeli się tam wybieramy, to przynajmniej dobrze by było wiedzieć, jakie tam reguły prawa obowiązują. Tak? Więc dzisiaj, mimo tego, że zacząłem od konstytucji w ręce, nie będę mówił o konstytucji naszego kraju, państwa polskiego, tylko będę mówił o konstytucji Królestwa Bożego. Myślę, że to jest zdecydowanie ważniejsze dla nas dzisiaj znać konstytucję Królestwa Bożego. Więc zapraszam, abyście otworzyli Ewangelię Mateusza. Jeżeli macie formę papierową, to otwórzcie. Jak macie formę elektroniczną, to włączcie Ewangelię Mateusza. I będziemy zastanawiać się nad rozdziałem 5, 6 i 7. Dla wielu biblistów kazanie na górze, także dla mnie samego, kazanie na górze śmiało możemy nazwać konstytucją Królestwa Bożego. Dlatego, że kazanie na górze w sposób najpełniejszy objawia nam naturę i istotę Królestwa Bożego. W sposób najpełniejszy.
Jest to jedno z dłuższych kazań Jezusa zapisanych w Ewangeliach. Jezus kompleksowo w tym nauczaniu, w tym kazaniu wyjaśnił tak naprawdę, o co chodzi w Królestwie Bożym. Jakie reguły, jakie prawa, jakie zasady obowiązują w Jego Królestwie. Najpierw uwagi wstępne. Pierwsza uwaga wstępna jest taka, że kazanie, które Jezus wtedy wygłosił, było skierowane do Jego uczniów. Tam zgromadził się ogromny tłum ludzi. Kilka tysięcy ludzi zgromadziło się na Górze Błogosławieństw, nad morzem, nad Jeziorem Galilejskim. Ale w rozdziale 5 czytamy, że wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzył usta swoje, nauczał ich. Nauczał ich. Prawa czy reguły, które Jezus podał w kazaniu na górze, w pierwszej kolejności były skierowane do uczniów, do tych, którzy już zostali powołani. Konstytucja jest dla tych, którzy są obywatelami, nie dla obcych. Konstytucja obowiązuje tych, którzy są już zaproszeni do Królestwa Bożego. Obowiązują nas te prawa i te reguły, jeśli stajemy się częścią Królestwa Bożego. A więc pierwsza uwaga wstępna, nauczanie, to nauczanie jest nauczaniem dla tych, którzy wchodzą do Królestwa Bożego, stają się częścią Królestwa Bożego, aby poznali reguły, prawa i zasady, które obowiązują w Królestwie Bożym. Więc to nie jest nauczanie o naturze ewangelizacyjnej, zapraszających ludzi do Królestwa, ale wyjaśniające zasady już obowiązujące wewnątrz, w środku. Druga rzecz, uroczysta preambuła, czy uroczyste wprowadzenie do tego kazania, to są wersety od 3 do 12, możemy je nazwać 7 błogosławieństw. Tak? Czyli tą konstytucję otwiera 7 błogosławieństw. Błogosławieni, szczęśliwi, tacy. To jest takie wprowadzenie, które ma za zadanie powiedzieć nam, kiedy jesteśmy błogosławieni, kiedy jesteśmy szczęśliwi. No i później zaczynają się te, można powiedzieć, główne reguły, główne zasady. I ja dla potrzeb dzisiejszego kazania mojego podzieliłem to na 4 obszary. Jak powiedziałem wcześniej, konstytucja naszego kraju jest podzielona na 13 działów. Ja podzieliłem całe to kazanie na 4 obszary i krótko dotknę każdego z nich. Pierwszy obszar to jest obszar sprawiedliwości. Sprawiedliwość Królestwa Bożego. Jaka sprawiedliwość obowiązuje w Królestwie Bożym? Zaczniemy od Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 20. Pan Jezus powiedział takie zdanie: albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie wyższej próby, wyższej jakości, wyższego formatu niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziemy, nie będziemy funkcjonować w Królestwie Bożym. A więc jaka to jest sprawiedliwość wyższa? Chcę wam powiedzieć, że w tym momencie Pan Jezus nie mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Całe to nauczanie dotyka życia człowieka, który został usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. Dotyka człowieka, który już wchodzi do Królestwa Bożego dzięki temu, że przez łaskę Boga został usprawiedliwiony.
Inaczej mówiąc, jest to sprawiedliwość tych, którzy zostali usprawiedliwieni. Bardzo często mylimy te dwie rzeczy. Z jednej strony mamy w Biblii bardzo mocny nacisk na usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Jest to fundamentalne nauczanie Nowego Przymierza. Ale z drugiej strony też musimy rozpoznać, że Boże Słowo nas uczy o sprawiedliwości usprawiedliwionych. Jaka ona ma być? Ona musi być bogatsza, ona musi być obfitsza, ona musi być wyższej próby niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Tym się cechuje Królestwo Boże. Nie wystarczą nam tamte normy, nie wystarczą nam tamte reguły Starego Przymierza. Muszą być nowe normy i są nowe normy i nowe reguły dla tych, którzy zostali usprawiedliwieni. Objawienie Jana 22:11 mówi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Dalej, a kto święty, niech się nadal uświęca. A więc jest to sprawiedliwość usprawiedliwionych i świętość uświęconych. A więc na tym, o tym mówimy, tego dotykamy, kiedy mówimy o konstytucji, najwyższym akcie czy najważniejszym nauczaniu dotyczącym Królestwa Bożego. No jak to ma wyglądać? Więc przejdźmy teraz do meritum. Jak to ma wyglądać? Mateusz 5 rozdział, werset 21-22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. No i teraz mamy wyjaśnienie sprawiedliwości Królestwa Bożego. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, inaczej pusta głowo, stanie przed Radą Najwyższą. Racha stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. W sprawiedliwości prawa Starego Przymierza nie wolno było mordować. W sprawiedliwości Nowego Przymierza mamy nie tylko ochronę życia ludzkiego, co mamy ochronę godności człowieka. Nam nie tylko nie wolno nikogo mordować, ale nie wolno nam nawet nikogo poniżać. Pomyślmy, jak jest kształtowana sprawiedliwość Królestwa Bożego. Nie wolno nam nikogo poniżać. Nie mówiąc o mordowaniu. Jeżeli komuś powiesz pusta głowo, co to może oznaczać w naszej potocznej mowie? Co to może oznaczać dzisiaj? Bez mózgu? Albo powiesz komuś, że ma zamiast mózgu kalafior? To według sprawiedliwości Królestwa Bożego to podlega pod sąd. Albo powiedzieć komuś głupcze, idioto, świrze. To już jest coś, co w Królestwie Bożym podlega pod sąd. Jest za to kara. A więc sprawiedliwość Królestwa Bożego nie tylko chroni życie ludzkie, ale chroni godność drugiego człowieka. Jeśli poznamy istotę Królestwa Bożego, jeżeli poznamy inaczej tą ustawę zasadniczą, czyli to, co ja nazywam konstytucją Królestwa Bożego, będziemy umieli odnieść wszystko, co słyszymy, do tego, czy to jest zgodne z duchem Królestwa Bożego. To jest bardzo ważne dzisiaj, ponieważ słuchacie wielu rzeczy. Słuchacie wielu rzeczy w internecie, przez internet. Słuchacie wielu nauczycieli, wielu kaznodziei, wielu wykładów biblijnych. Jeśli nie poznacie w pełni i dobrze tej konstytucji Królestwa Bożego, nie będziecie wiedzieć, czy to i w jaki sposób ktoś naucza jest zgodne z Biblią. To trzeba poznać najpierw. Nie wyobrażam sobie, że można kogoś słuchać, kto w swoim nauczaniu nazywa drugiego człowieka idiotą,
albo na Facebooku, czy w innych miejscach wypisuje tak o kimś. Dla mnie to jest absolutnie niezgodne z tym, czego naucza Nowe Przymierze. Powinniście to rozpoznawać. Powinniśmy to wiedzieć. Powinniśmy to rozumieć. I powinniśmy wiedzieć, że nie taka jest natura Królestwa Bożego. A więc po pierwsze ochrona nie tylko życia, ale ochrona godności osobistej każdego człowieka. To jest prawo Królestwa Bożego. Druga rzecz, przechodząc troszkę dalej, Mateusz 5, 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już, popełnia z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Normalne prawo nie karze człowieka za to, co on ma w sercu. Takie prawo obowiązujące w kraju, nie w państwie danym, nie karze człowieka za to, co on ma w sercu. Karze czyny, słowa bądź zaniechania. Ale nie sięga do twojego serca. To, co masz w sercu, to jest twoja prywatna sprawa. Byleś nie czynił zła, nie mówił, nie podżegał do zła, i byleś nie zaniechał pomocy wtedy, kiedy jesteś zobligowany tej pomocy udzielić. Ale zobaczcie, konstytucja Królestwa Bożego, prawo Królestwa Bożego dosięga do serca człowieka i pyta się o to, nie tylko co robisz, nie tylko co mówisz, ale pyta o to, co jest w twoim sercu. To jest drugi bardzo ważny znak. Dotyka tego, co jest w twoim sercu. A więc pod tym względem prawo Królestwa Bożego jest zupełnie inne, a sprawiedliwość Królestwa Bożego jest daleko większa niż wszelka inna sprawiedliwość na tej ziemi. Kiedy ja osobiście czytam Kazanie na Górze, to chcę wam powiedzieć, że w niesamowity sposób ono dotyka mojego życia. Weryfikuje moją wiarę, weryfikuje moją relację z Bogiem. Mogę powiedzieć obrazowo, stawiam je do pionu. Nie potrzebuję żadnego szczególnie głębokiego wytłumaczenia, ponieważ te słowa przeszywają jak miecz. Są jak miecz obosieczny. Weryfikują dokładnie to, kim jesteś. Dotykają istoty twojego życia. Dotykają twoich myśli, dotykają twojego serca, dotykają twoich motywacji. Dotykają tego, czego nie widać na zewnątrz. Dotykają tego, czego nikt inny może nie zobaczyć. Przecież możemy bardzo wyćwiczyć się w tym, aby zachowywać się kulturalnie, zachowywać się przyzwoicie, wiedzieć, co kiedy powiedzieć i wiedzieć, czego nie powiedzieć. Ale już nasze myśli to już jest nasza prywatna sprawa. Możemy ładnie ubrać słowa, ale wewnątrz możemy kipieć, być zagotowani, możemy nawet bluźnić w swoim sercu. Natomiast to kazanie obnaża człowieka wewnątrz, jakim jest. Dotyka tego, co naprawdę kryje się w nas. I sprawiedliwość Królestwa Bożego właśnie tej sfery dotyka. Tego, co ukryte bardzo, bardzo głęboko. Jednocześnie przez to Bóg nam mówi, że On chce się zająć nie tylko naszym zewnętrzem, ale chce się zająć przede wszystkim naszym wnętrzem. Chce się zająć tym, co nosimy w naszych sercach. Chce się zająć tym, kim jesteśmy tam wewnątrz. Wiecie o tym, że faryzeusze byli wyćwiczeni, aby się na zewnątrz zachowywać w sposób sprawiedliwy. Ale kiedy Pan Jezus do nich przyszedł i zaglądał do ich serca, powiedział im, na zewnątrz wyglądacie znakomicie, ale co jest w waszych wnętrzach? Ponieważ nauczyli się pewnej postawy i nauczyli się pewnego zachowania. Zewnętrznie prezentowali się jako ludzie uczciwi, sprawiedliwi, pobożni, prawi. Ale Pan Jezus sięgał do istoty i mówił, wewnątrz jesteście pewni bezprawia. Takie są wasze wnętrza. Dlatego sprawiedliwość Królestwa Bożego i to, w jaki sposób my
funkcjonujemy, musi być wyższe niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, ponieważ musi dotykać i ma dotykać naszego wnętrza. Co Pan Jezus mówi dalej? 5 rozdział, werset 37 na przykład. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Coś niesamowitego. Wasza mowa ma być tak i znaczy wtedy tak, nie, nie. Wszystko, co inne jest od złego. To znaczy, że ci, którzy są częścią Królestwa Bożego, są ludźmi prawdomównymi w każdej sytuacji, tak czy nie? Są ludźmi, którzy są szczerzy w tym, co mówią. Są ludźmi, którzy dotrzymują danego słowa. Obfitsza sprawiedliwość. To znaczy, jeżeli brat powiedział, to ja nie dociekam drugiego dna, tylko uważam, że tak jak powiedział, to tak jest. Gdybyśmy z pełnym przejęciem tą wypowiedź Jezusa realizowali w codziennym naszym życiu. Tu nie ma miejsca na kalkulację, co mi się bardziej opłaca powiedzieć, a czego nie powiedzieć, albo jak sprawę przedstawić. Bo Pan Jezus mówi o prawdomówności, szczerości, prostocie, wiarygodności, dotrzymywaniu obietnic, dotrzymywaniu powiedzianego słowa. Oto normy Królestwa Bożego. Dobrze, może ten obszar sprawiedliwości zamkniemy, bo przejdę do drugiego obszaru. W każdym razie mam nadzieję, że uchwyciliśmy, jak głęboka, jak nieprawdopodobnie dotykająca wnętrza jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. To nie są rzeczy zewnętrzne, ale to są rzeczy, które są głęboko, głęboko zakorzenione w każdym z nas. Od 6 rozdziału Pan Jezus zaczyna mówić o pobożności. O tym, co stanowiło istotę życia Izraelity, mianowicie modlitwa, jałmużna, post. Każdy pobożny Żyd, każdy sprawiedliwy Żyd wiedział, że to są akty zewnętrzne jego pobożności, jego wiary, które musi praktykować w swoim życiu. Post, jałmużna, modlitwa. Bezdyskusyjnie realizowali to, praktykowali to jako ludzie pobożni. I Pan Jezus zajął się tymi rzeczami. W jaki sposób Pan Jezus powiedział o jałmużnie, w jaki sposób powiedział o modlitwie, w jaki sposób powiedział o poście. Posłuchajcie, rozdział 6, wersety od 1 do 8. Baczcie też, byście pobożności lub sprawiedliwości swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swego wielomóstwa będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosicie. Nie wiem, czy uchwyciliśmy, czy uchwytamy tę myśl,
że Pan Jezus, kiedy mówi o pobożności człowieka, kiedy mówi o jego relacji z Bogiem, sprowadza to do czegoś bardzo osobistego i intymnego. Pobożność, która była znana w tamtych czasach, to była pobożność zewnętrzna, prezentowana na zewnątrz, pokazywana. I na tej podstawie oceniano, czy ktoś jest sprawiedliwy, pobożny lub niesprawiedliwy i niepobożny. Natomiast Pan Jezus, mówiąc o sprawiedliwości, o pobożności, dotyka serca, a później tworzy nowy obraz, obraz mówiący o tym, że pobożność człowieka to jest jego osobista, bliska, używamy tego słowa, intymna więź ze swoim Ojcem. Tak jakby chciał powiedzieć, jakby chciał takiego obrazu użyć. Twoja relacja z Bogiem to jest tak jak relacja męża i żony. I to, co się dzieje między mężem i żoną w ich prywatnym pokoju, to jest ich sprawa. Nie na pokaz, nie dla ludzi, nie dla osób trzecich. To jest coś, co jest ich. Zamknięte dla tych dwojga ludzi. I Pan Jezus, kiedy mówi o pobożności, o sprawiedliwości, o relacji z Ojcem, mówi, to jest coś tak głębokiego, coś tak osobistego, coś tak dotykającego twojego serca, coś takiego wewnętrznego, pięknego, że to jest coś między tobą i Ojcem twoim w niebie. Dlaczego to dzisiaj jest takie bardzo ważne? Ponieważ dzisiaj wszystko jest na sprzedaż. Dzisiaj wszystko jest do opublikowania, do pokazania, do przedstawienia. Na Facebooku, na Instagramie, w innych mediach społecznościowych. Nabożeństwo, które teraz mamy, jest transmitowane. I dzięki Bogu, że to, co mówimy, może docierać do wielu ludzi. Ale chcę wam bardzo mocno powiedzieć, że nie wszystko jest na sprzedaż i nie wszystko jest do pokazania. Jeśli chodzi o twoją osobistą więź z Bogiem, ona ma być głęboka. Ona ma być twoja. Ona ma się realizować także w ukryciu, w odosobnieniu, w twoim pokoju, w zamknięciu przed innymi. To, co przeżywasz z Bogiem, to jest twoje. Nie wyobrażam sobie, że wszystko, w jaki sposób przebiega moja relacja z Bogiem, można pokazać, można uzewnętrznić, można dać innym ludziom. Boże Słowo w ogóle do tego nie zachęca. Musimy w czasach, w których żyjemy, być mądrzy. I nie wszystko odsłonić, nie wszystko pokazać, nie wszystko dać. Jest jakaś tajemnica, jest coś ukrytego, co pozostaje między tobą a twoim Bogiem, a twoim Ojcem. Do tego cię prowadzi Boże Słowo, do tego cię zachęca Boże Słowo. W tą stronę cię kieruje Boże Słowo. Ponieważ nowe przymierze otwiera nam nową jakość relacji między Ojcem i dziećmi, i synem, i córką. I do tego rodzaju relacji, do tej jakości relacji jesteś w nowym przymierzu zaproszony i wezwany. Realizuj to, przeżywaj to, doświadczaj tego w ukryciu z twoim Bogiem, z twoim Ojcem, który cię właśnie do takiej bliskiej relacji wezwał. Trzeci obszar, na który chcę wam zwrócić uwagę, którego dotyka Jezus w tym nauczaniu, w tym kazaniu, Mateusza 6 rozdział, wersety 24-34, to jest obszar osobistego zaufania Bogu. Cały duży pakiet, cały duży obszar nauczania dotyczący twojego i mojego osobistego zaufania do Ojca. Pan Jezus mówił tak, nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli,
albo będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie? Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie martwcie się, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Tego wszystkiego poganie narody szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Niesamowite w tym kazaniu na górze, w tym nauczaniu jest to, że Jezus najpierw rysuje obraz Boga jako Ojca, który w sposób wyjątkowy ma o nas staranie. To coś nowego w nauczaniu biblijnym, to coś wykraczającego nawet poza to, co mówiło prawo. Pan Jezus najpierw buduje Ojca, obraz Boga Ojca dobrego, mądrego i kochającego. Dalej buduje obraz Boga Ojca, który wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Taki obraz nam buduje. Dalej buduje obraz Boga, który troszczy się o swoje dzieci. A później mówi, ufajcie Mu. Później mówi, ufajcie Mu. Bóg Ojciec zaprosił was do bliskości ze sobą. Przez usprawiedliwienie pojednaliście się z Nim. Zostaliśmy podniesieni do godności synów i córek, dzieci Bożych. Jesteśmy w Nim, z Nim w relacji. I na bazie tego Jezus mówi, ufajcie swojemu Ojcu. To nie jest, wiecie, skok na bungee albo skok w przepaść. Niektórzy tak chcieliby wiarę spostrzegać. Wiecie, wiara to jest taki skok w przepaść. Nie, to nie jest skok w przepaść. Wiara, o której mówi Biblia, wiara, o której naucza nowe przymierze, to jest wiara oparta o osobę Boga i naturę Boga, o to, kim Bóg jest. Na tym się opiera moja wiara, ja żadną przepaść nie skaczę. Trzymam się Boga, Ojca, który został mi przedstawiony przez Pana Jezusa Chrystusa i chcę Mu ufać do końca. Bo On taki jest, dobry, sprawiedliwy, miłujący, jest Ojcem, który się o Ciebie troszczy, który Cię miłuje. Który wie o Twoich potrzebach, zanim Go o to poprosisz, zanim Ty sobie je uświadomisz i On już o tym wie. I tym ważnym obszarem Konstytucji Królestwa Bożego jest to, ufaj swojemu Ojcu. Poznawaj Go, lepiej Go poznawaj, bardziej Go poznawaj. Wgłębiaj się w Jego naturę. Wgłębiaj się i staraj się zrozumieć Jego serce. Wgłębiaj się i staraj się zrozumieć, jaki On jest w relacji z Tobą i dla Ciebie. Odkryj Jego bogactwo, piękno, dobroć, to wszystko, co się kryje pod pojęciem Bóg, objawiony przez Pana Jezusa Chrystusa. A później masz mocny fundament, solidny fundament, aby Mu zaufać. Aby stanąć na fundamencie tego, kim On jest. I tak żyć w życiu. A więc w Królestwie Bożym ważna jest ufność i ważne jest zaufanie do Boga. I kolejny, czwarty obszar, na którym zakończę, obszar osobistej odpowiedzialności. Mamy obszar wyższej sprawiedliwości,
obszar głębokiej pobożności. Mamy obszar zaufania do Boga i obszar osobistej odpowiedzialności wyrażony w słowach 5 rozdział, wersety 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwieczeje, czymże ją nasolą, na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, wasze dobre postępowanie, dobre życie i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest obszar naszej odpowiedzialności. Jeśli zostałem zaproszony do Królestwa Bożego, usprawiedliwiony łaską Bożą, wezwany do czynienia wyższej sprawiedliwości niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, jeśli zostałem powołany do bliskiej, osobistej relacji z Ojcem, jeśli zostałem wezwany do tego, aby Bogu ufać w codziennym moim życiu, bo On troszczy się o każdą sprawę, to obszar mojej odpowiedzialności jest taki, żeby swoją osobą zareprezentować Króla i Króla Królów przed ludźmi. Zareprezentować Pana Jezusa przed ludźmi. Sól ziemi. Takie powiedzenie, sól ziemi. Ale Pan Jezus tak powiedział, wy jesteście solą ziemi. Ja to odnoszę, czy mogę odnieść do tego, co działo się w Sodomie, kiedy Abraham rozmawia z Bogiem i prosi Go, żeby Bóg ocalił Sodomę, to w końcu dochodzą do przekonania, do wspólnego uzgodnienia, że jeżeli znajdzie się tam 10 sprawiedliwych, to Sodoma zostanie ocalona. Jeżeli się tam znajdzie 10 sprawiedliwych, to Bóg mówi, ze względu na tych 10 nie zniszczę Sodomy. Sól ziemi, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, to jest to grono, które powstrzymuje Boży sąd nad tym światem. Dopóki tu jesteśmy, dopóki reprezentujemy sprawiedliwość Królestwa Bożego, dopóki przejmujemy się naprawdę tym, co Jezus nauczał, dotąd jako sól ziemi chronimy ten świat przed gniewem Boga, który w końcu zostanie wylany. Ale go chronimy. Mamy ważną rolę do spełnienia. Druga rzecz w tym nauczaniu. Jesteśmy jak latarnia, która wskazuje ludziom drogę. Jesteśmy jak latarnia, która pokazuje ludziom osobę Pana Jezusa Chrystusa. Takie jest zadanie Kościoła. Nadrzędny cel Kościoła. I nadrzędny cel naszego osobistego życia. Przedstawić w tym świecie osobę Pana Jezusa Chrystusa. Jak to robimy? Czasami próbujemy kogoś przekonać, że Ewangelia jest piękna. Bo dla nas jest piękna. Mało tego, Ewangelia jest dobra, więc chcemy komuś dać to, co mamy najlepszego. Co mamy najlepszego? No najlepszą rzecz, jaką mamy, to jest Ewangelia. I chcemy komuś dać najlepszą rzecz, jaką mamy, a więc Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Próbujemy ją dać, a ta osoba nie chce tego. I nam się w głowie nie mieści, jak można nie chcieć Ewangelii? Jak można nie chcieć tak wspaniałej sprawy? Jak można nie chcieć tak wspaniałego przesłania o tym, że Jezus zapłacił za twoje grzechy i twoje długi są spłacone? Jak można tego nie chcieć? W głowie nam się to nie mieści. Jak można tego nie chcieć? A jednak no, rzeczywistość jest taka, że są ludzie, którzy tego nie chcą. I nam się w to w głowie nie mieści i cierpimy. Tak jak cierpi człowiek, który przynosi do kogoś prezent, i daje komuś prezent, a ktoś mu odrzuca ten prezent w twarz i mówi, weź sobie go z powrotem. Tak cierpimy, ponieważ dajemy coś absolutnie najlepszego, a ci, którym to oferujemy, nie chcą tego przyjąć. Więc co nam pozostaje? No możesz się obrazić, możesz się zagniewać,
Ale Pan Jezus mówi, nie, kontynuuj świecenie. Powiedziałeś, ktoś to odrzucił i dalej kontynuacja. Tak więc niech dobre uczynki, dobre Twoje życie, przemienione Twoje życie świadczy, że masz Boga Ojca w niebie. Niech teraz to dalej świadczy. Jeśli już ktoś odrzucił to, co powiedziałeś, to nie mamy słowo prawa, to jest takie słowo trudne, ale może tak powiem, nie mamy prawa zaniechać dalej świadectwa. Przedstawiamy je tylko w inny sposób. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, dobre życie i w końcu chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Doszli do tego. Więc bracia i siostry, powiedzieliśmy, komu trzeba powiedzieliśmy i nie jesteśmy zwolnieni dalej z odpowiedzialności. Bo dalszą naszą odpowiedzialnością jest tak żyć, aby człowiek w końcu, który na nas patrzy, mógł przeżyć oświecenie. A jeżeli nawet tego nie przeżyje do końca swojego życia, to my będziemy mieli tą świadomość, że zrobiliśmy wszystko, aby ratować. Tak jak Jezus zrobił wszystko, aby nas ratować. Nic sobie nie zostawił. Nic sobie nie zostawił. Dał całego siebie i dał swoje życie. Zakończenie. Jeżeli chodzi o Konstytucję Rzeczypospolitej, możecie przy okazji sobie ją poczytać. Ale jeżeli chodzi o Konstytucję Królestwa Bożego, to powinniśmy ją znać. Według mojego rozeznania przynajmniej 4 razy w roku każdy z was powinien przeczytać Kazanie na Górze. Nie tylko je przeczytać, ale je głęboko, głęboko przeanalizować i w świetle tego nauczania postawić swoje życie. Postawić swoje życie w świetle tego nauczania. Obszar wyższej sprawiedliwości, obszar osobistej pobożności, obszar osobistego zaufania do Boga, obszar osobistej odpowiedzialności przed ludźmi. Jak to wygląda w Twoim życiu i w moim życiu dzisiaj? Jest o czym z Bogiem porozmawiać? Jest o czym do Boga powiedzieć? Zapraszam Cię. Zrób to. Powstańmy, chcemy wspólnie się pomodlić.